Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj odcinek, na który wiele osób czekało, czyli najlepsze kompozycje oraz najlepsze itemy w patchu 9.19. Jest to wczesna wersja, dopiero minęły 2 dni, a w sumie 1 dzień od wejścia patcha. Tak więc wiele tych itemów, wiele kompozycji może ulec zmianie, ale są to takie wstępne, dobre kompozycje, które możecie w tym patchu składać. Tutaj jest lista itemów, w sumie jak zawsze bez zmian. Morello, Guardian's Angel, Force of Nature oraz większość itemów, które robimy ze spatuli, jest na pierwszym miejscu w S-tierze. Sorcerer bardzo przydatny teraz, podwaja nam odnawianie many, jeżeli damy na postać taką jak Gnar. Rapid Fire Cannon zawsze był mocny, teraz niestety stracił on tą umiejętność, że ataki nie mogą być dodżowane, tak więc ta umiejętność jest teraz albo na innym itemie, na pewno jest na czterech wildach, ale czy jest na innym itemie, to nie pamiętam niestety. Hurricane zawsze fajnie działa na postaciach takich jak Ash, takich jak Jace, Shyvana, z itemami takimi jak Hydra lub też Giant Slayer. Myślę, że Giant Slayer to będzie bardzo mocny item. Do B-tieru spada Hydra, jeżeli ją naprawią i będzie działała tak jak powinna, to będzie to słabszy item. W A-tierze, czy tu możemy o czymś wspomnieć, Dragon's Claw dostał nerfa. I w sumie to Knight, czyli robienie Knighta ze spatuli oraz armora poszło wyżej w rankingu, bo składanie 6 Knightów jest teraz bardzo popularne. Zephyr jest w A-tierze, dostał lekkiego buffa z 5 sekund na 6 sekund, teraz wyrzuca przeciwnika w powietrze i jest to wystarczające, żeby go wrzucić tak wysoko w rankingu. Kiedy powinniście składać Zephyra lub brać Zephyra? Ja najczęściej biorę Zephyra, gdy jesteśmy na karuzeli przed smokiem. Tam są złożone itemki, często, przynajmniej w moim przypadku, możemy tam znaleźć Zephyra i powinniście go brać, bo wyłącza on głównego carry na 6 sekund, jeżeli dobrze wypozycjonujecie swoją postać. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o itemy. Thornmail oraz Ionic Spark na najgorszym miejscu, chociaż 3 razy Ionic Spark możecie złożyć, jeżeli gracie 6 Knightów. Powinno to fajnie działać. A jeszcze tutaj zapomniałem wspomnieć o nowych itemach. Westie, że tutaj umieszczona jest rękawica złodzieja. To jest ten item, gdzie wasza postać może przyjąć tylko tego itema, a resztę itemów będzie sobie dobierała z krzaka co rundę. Będą to losowe itemy. To jest fajny item, bo jest to jeden item, a tak naprawdę daje wam on o wiele więcej niż tylko te dwie rękawice, które wrzucacie. To jest item, który fajnie jest dać na postacie, które same w sobie są mocne, ale niewystarczająco mocne, żeby składać na nie itemy. Czyli na przykładzie brawlerów możecie ten item dać na Vi. Jeżeli nie gracie Shyvany, Kerry w shapeshifterach, to możecie dać na Shyvanę. Na kogo jeszcze? Na Aurelion Sola może by było całkiem fajne. Na postacie, które będą korzystać z AD oraz z AP itemów. Na Yasuo może być całkiem spoko. Tutaj reszta itemów. Mittens to jest chyba to, co składa się na Yordla. Giant Slayer to jest ten item, który bije 5% nieuchronnych obrażeń. To na pewno jest bardzo mocny item, możliwe, że nawet do S-tieru bym go dał. Tutaj jest ten item, który bije krytyczne obrażenia z umiejętności, ale nam daje też 20% szans na kryta, tak więc możliwe, że to będzie mocny item, a reszta raczej nie jest warta wspominania. Nie są to mocne itemy, zobaczymy jak się dalej w grze rozwiną i przechodzimy do kompozycji, które możemy złożyć w tym patchu, które są mocne. Pierwsza kompozycja raczej standardowa, czyli Draven pod Hypercarry, tutaj z Blademasterami, czterema imperialnymi oraz czterema knightami, tak, cztery knighty, cztery imperiale, trzy Blademastery, bardzo mocna kompozycja, ale tak jak tutaj jest napisane, high roll kompozycja, czyli musimy dostać całkiem dużo RNG, całkiem dużo szczęścia, żeby złożyć tą kompozycję, bo jak widzicie jest tutaj Swain, jest tutaj Kayle, jest tutaj Yasuo, tak więc trzy bardzo drogie postacie, które ciężko będzie zebrać na jakiś rozsądny poziom, albo w ogóle, żeby je zebrać. Na Katarinę dajemy demona, bo demon daje 40 many, a jeżeli damy to na Katarinę, to ona będzie już miała około połowę many zapełnione. I teraz Katarina dostała całkiem dużego buffa, jeżeli chodzi o damage, tak więc z imperialnymi naprawdę potrafi zasiekać cały team jednym ultem. Z demona dostanie wraz ze Swainem, czyli Swain też z tego skorzysta. Nawet Dravena standardowej temy, do tego możemy dorzucić jeszcze Dragon's Claw, Guardian's Angela, Ginso, co tam macie, to na trzeci item. Te dwa itemy jednak trzeba na nim mieć.
Z niedziela Pedal Dragons, no właśnie, to o czym wspomniałem, na Dravena możecie dać. Kolejna kompozycja są to Ninja Assassin, Ninja Elementalist, takiego typu rzeczy. Tutaj jest, tutaj są ninja, tak, są cztery ninja, z Kennena robimy Assassina, wtedy mamy cztery ninja oraz sześciu Assassinów i Akali gramy pod naszego głównego carry. Hextech, Gunblade, Seraph oraz Dragon's Claw. Dragon's Claw jest bardzo potrzebny, żeby nie padła ona gdzieś tam na strzała od jakiegoś Aurelion Sola. Seraph, niesamowicie mocny item, za każdym razem gdy użyje ona umiejętności, odnowi jej to 20 many, czyli większość potrzebnej many na jej umiejętność. Hextech, Gunblade po prostu mocno się leczy z AD oraz z AP. Czyli Akali robimy pod głównego carry, ninja dostał lekkiego buffa, tak więc też się opłaca je grać, a 6 asasynów jest po prostu mocne. Dragony też zostały znerfione, dlatego opłaca się grać Akali pod carry bardziej. Jeżeli chcecie, możecie też zagrać 4 ninja, 3 elementalistów zamiast 6 asasynów, zależy co tam wam wypadnie. Obydwie te kompozycje bardzo fajnie działają, opłaca się je grać, są mocne w tym patchu i polecam. Następną kompozycją jest 3 asasynów, 4 wildów, 3 szybciutorów, 3 sorców. No, jest tutaj troszkę dużo wymienione, ale to przez to, że jest dużo wariancji tego buildu. Możecie tutaj złożyć 3 z tych 4 wymienionych i też będzie to bardzo fajnie działało. Akali pod naszego głównego carry, jeżeli mamy 3 asasynów, tutaj mamy jeszcze wildów, 4, tak więc wszyscy będą bardzo szybko bili. Swaina z Guardian z Angelem, z Katariny robimy sorca, żeby szybciej odnawiała swoją manę. Demon na Gnarze, czyli dużo spatu jest tutaj niestety wymienione. Czyli tak, to jest najbardziej high-rollowa wersja tego buildu, czyli build wymagający najwięcej szczęścia. Jeżeli nie złożycie tych wszystkich synergii, ale tylko 3 z nich, to i tak powinien to być bardzo silny build i opłacałoby się go złożyć. Tak więc pamiętajcie o tym. I pamiętajcie o tym, że już 2 razy Akali pod naszego głównego carry była wymieniona. Tak więc Akali jest jak najbardziej mocna w tym patchu. Następna kompozycja w patchu 9.19 to z S-tieru, są to Blade Master Gunslinger z MF carry. Czyli troszkę high roll, nie musimy grać MF-ki jako naszego głównego carry, bo potrzebuje aż 1-2 spatule. Tak więc nie musicie grać MF-ki. Jak zagracie Luciana na trzecim poziomie i zrobicie z niego Blade Mastera oraz dacie mu ten nowy item Giant Slayer, o którym już wspomniałem, i także Silence'a, to będzie on naprawdę mocny, silny, potężny. Giant Slayer bije 5% maksymalnego zdrowia jako nieuchronne obrażenia, ale to się też stakuje z Gunslingerem oraz z Blade Masterem. Czyli tak naprawdę, jeżeli się poszczęści i Lucian uderzy, zaatakuje z Blade Mastera, czyli uderzy 2 razy, czy tu jest 6 Blade Masterów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jest. Czyli może uderzyć 3 razy, bo 2 dodatkowe ataki od Blade Mastera. To tak naprawdę, jeżeli on raz uderzy Blade Masterem, to zabiera 15% HP, maksymalnego HP, nieważne co ta postać by nie miała. Plus może zaatakować jeszcze 2 dodatkowe postacie, też uderzając Blade Mastera. Czyli tak naprawdę zabierze 15% HP 3 postaciom, o ile się nie mylę, bo to jest 4 Gunslingerów. Tak więc no niesamowicie mocna kompozycja, którą naprawdę warto przetestować, warto złożyć. Myślę, że ten item na Gunslingerach będzie teraz często spotykany lub na Blade Masterach. Tak więc pamiętajcie o tej kompozycji Red Buff na Yasuo, jak najbardziej zawsze mocny, opłaca się składać, bo Red Buff nakłada się z umiejętności, czyli jedno tornado może nałożyć Red Buffa na cały team. Kolejna kompozycja, Shapeshifter Yordle Sorg, tak? Tak. Został troszkę znerfiony, ale nadal jest bardzo mocny w endgame'ie. Knighty... Aha, tu jest wersja pokazana z 2 knightami. Można też zagrać troszeczkę inaczej. Ja lubię tą wersję z 2 knightami, bo Sejuani oraz Gnar to są bardzo mocne postacie do CC, czyli do stunów. I fajnie jest mieć te 2 postacie, które zatrzymają przeciwników na długi okres czasu, 3,5 sekundy od Sejuani ulti. Poppy też fajnie podbija 2 postacie, też jest mocne CC. I oczywiście naszym głównym carry będzie Swain oraz Aurelion Sol. Czemu te 3 itemy? Rabadon jest bardzo mocnym itemem. 50% obrażeń dla Aureliona to jest niesamowicie dużo. Będzie on bił po około 1000, tak więc na nim się nie zawiedziecie. Robicie z niego demona. Wtedy on dostaje 40 dodatkowej many plus szansę, że wykradnie manę wraz ze Swainem. I jeżeli macie na nim Ginsa, to on stakuje sobie attack speed i będzie on
częściej wykradał tą manę i częściej atakował Zulta, tak więc te trzy itemy bardzo fajnie ze sobą współpracują. Jeżeli złożycie tą kompozycję, to raczej na pewno zagwarantujecie sobie top 3. Myślę, że nawet możecie często wygrać z tą kompozycją. Na pewno, jeżeli ktoś będzie grał 6 knightów, to powinniście wygrać, bo to kontruje 6 knightów. Jeżeli macie wysoki damage, taki jak Aurelian Sol, to 6 knightów nic nie zrobi. Coś warto zauważyć, myślałem, że Rangersi będą wyżej w tym patchu, a tutaj już zjeżdżamy coraz niżej, jeżeli chodzi o kompozycję, i Rangersów jeszcze nie widzieliśmy, tak więc możliwe, że Rangersi niestety nie będą grywalni w tym patchu. Tutaj jest 6 Yordli zszywane, robimy Yordla oraz 3 Shapeshifterów, co warto zauważyć, Aurelion, Gnar oraz Swain już pokazali się w wielu kompozycjach, tak więc to będą kluczowe postacie w tym patchu, które będzie opłacało się składać i kupować za każdym razem, gdy wyskoczą wam w sklepie. Naszywane Ginso w Armok oraz zrobimy z niej Yordla. Bardzo fajne itemy w Armok z Ginso. Fajnie współpracują, bo ona ma więcej HP, żeby wystakować Ginso. Kennen na Morello oraz Gia. To nie powinno być zaskoczenie. Raczej taka podstawowa kompozycja bez zaskoczeń tutaj. Fajnie, fajnie to wszystko współpracuje. Z Gnara możecie zrobić demona, tak jak tutaj jest napisane i tak jak wcześniej widzieliśmy. I przechodzimy dalej. O proszę, są Rangersi, o których wspominałem. S tier, może A tier, Hyper Roll Night Rangers, czyli troszeczkę musimy mieć szczęścia, bo potrzebujemy spatuli. Spatuli potrzebujemy na Vayne. To powinno fajnie działać, dlaczego? Bo Hurricane, wiecie wszyscy jak Hurricane działa, bije postać w dodatkowy cel. Ale jeżeli damy Rangersów, to oni mają 70% szansy na podwojenie swojego attack speedu. Tak więc będzie Vayne będzie biła około tam 1,5 albo 2 ataki na sekundę. Dwa ataki na sekundę, co to znaczy z tymi dwoma itemami? To znaczy, że w sekundę zabierze ona 20% maksymalnego zdrowia przeciwnika. Kaisa na Ginso z tym itemem też jest niesamowicie mocna, zabierze ona kolejne procenty zdrowia i ta kompozycja powinna bardzo szybko przebić się przez frontline przeciwników i w sumie zmiażdżyć każdego. Jeszcze nie próbowałem, ale wygląda to bardzo fajnie w teorii. Na Rangersach ten nowy item powinien naprawdę fajnie działać, jeżeli chodzi o zabieranie nieuchronnych procent HP. O proszę, i to jest wszystko, jeżeli chodzi o kompozycję w patchu 9.19. Wiele z nich jest ciekawych, wiele z nich jest fajnych. Postacie są unikalne, które powtarzają się w wielu kompozycjach, tak więc jeżeli dostaniecie Gnara, Aureliona albo Szywane, to już wiecie, co z nimi możecie zrobić. Fajnie jest znać metę, jeżeli chcecie wspinać się wyżej w drabince rankingowej na Teamfight Tactics. Jeżeli wam się ten filmik podobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co jeszcze chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Zostawcie też suba. Ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia.